Cześć, Zgromadzeń Osób, będę was w kolejnym filmie, a dziś film o wkrętach SV Drive. To są wkręty do drewna. Od razu mówię, film nie jest, że tak powiem, stricte sponsorowany. Ja sam napisałem do SV, aby udostępnili mi właśnie na testy paczuszkę wkrętów do drewna, bo sam właśnie byłem ciekaw tych wkrętów. I właśnie w dzisiejszym filmie wam trochę o nich opowiem. Lecimy z tematem. I tak, moje są właśnie zapakowane te typowe systemskie pudełeczka. Z jednej strony mamy miejsce do otwierania. To możemy sobie wyłamać właśnie. I teraz sobie swobodnie otwieramy. Odnośnie tych pudełeczek i całych tych systemów SV jest film u Extreme Pro, u Jakuba. Sobie możecie spojrzeć. Ja od siebie mogę dodać, że tak powiem, to samo, że te pudełka po umyciu, po zużyciu, że tak powiem, wszystkich wkrętów, nadają się też do żywności, są z takiego właśnie specjalnego plastiku. U góry mamy, zobaczcie, wytłoczki, od spodu też, że możemy sobie to złożyć. Ona ładnie stoi, pokrywka nam się nigdzie nie zgubi. Tak samo jak my teraz i tak jak zamkniemy, jak mamy kilka tych kontenerków, czy tam, no ja mówię na to kontenerki, możemy je z sobą szczepić, tak samo w skrzynce, one nam nie uciekną. No i tak, ja mam właśnie te wkręty, 5x10, numer artykułu, jakbyście później szukali. Później wam powiem, gdzie jeszcze je kupić możecie. Artykuł 13, 71, 18. Plus do tego jeszcze mam bity. Bo to nie są zwykłe wkręty na PZ-ki. Te co ja używałem dotąd w swoich projektach, to są na Torxa 25. I zaraz właśnie wam dokładnie opowiem o tej budowie tego wkręta. Bo jak widzicie, on się trochę różni. Ma tutaj wcięcie, tu ma taki dodatkowy, zaraz wam powiem jak to się fachowo nazywa. Tu również mamy żłobienia, a przy zwykłym tego nie ma. No oraz bity, już muszę otworzyć. Bit, oczywiście podpisany, TX25, halo, ostrość prosimy. TX25, oczywiście SV, żebyśmy wiedzieli skąd on jest. No, o, pięknie. No, także co? Przestawię kamerę albo nie, zaraz wezmę drugiego wkręta i lecimy. No i spójrzcie, tutaj mamy te dwa wkręty. Tutaj mamy oczywiście SV. Tutaj mamy ten zwykły wkręt, siódemeczkę. O, nie uciekaj mi. I tutaj mamy właśnie 5x8, mamy te SV, a te moje zwykłe to jest 3,5x7. Dobrze, czym one się różnią, tak? Bo no, wbrew pozorom, wyglądają na proste. Przede wszystkim tak, zaczniemy od mocowania. To jest na PZ2, ten zwyklak, a ten jest na Torxa 25. Dobrze, tu zaraz do budowy przejdę. No ale jak widzicie, ten tutaj ma tylko sam gwint i ma jakby tą tuleję przedłużającą. Tu widzicie, są inaczej te frezy przedstawione. Dobra, ten tu ma oczywiście frez taki zagłębiający. To w ogóle zapoczątkowała właśnie firma SV, z tego co się dowiedziałem. A inne już trochę teraz lepsze firmy jakby to dalej podciągnęły. I dzięki właśnie temu szybko i bez pękania wchodzi w materiał. No dobrze, co dalej? Teraz tutaj mamy nad gwintem taki młynek, czy nie wiem, taki zawijas. I co? Powoduje to, że wkręt co? Wchodzi ładnie w drewno, nie zakleszcza się. Zresztą zobaczycie na teście, że te mi się tak trochę wyginały, jakby tak właśnie zakleszczały. W przypadku tego nie było. I co? I jeszcze ten frez pod łbem tutaj, o, właśnie widzicie, jest po to, żeby on się ładnie zagłębił, to też na końcu zobaczycie. No i co? Też ma jakiś taki specyficzny gwint, który właśnie zmniejsza ten nacisk, o którym jeszcze wam później na koniec filmu powiem. Chodzi mi oczywiście o ten gwint, tak? Widzicie, on jest taki jakby grubszy, ten jest tutaj rzadszy. Czy ten jest rzadszy, a ten jest gęściejszy, tak? Zresztą co zobaczycie później na filmie, to naprawdę widać na tym porównaniu, które za chwilę zobaczycie. Tak, bita omówiłem, wkręty omówiłem. Także co, lecimy z testami. To u mnie będzie wykonywane wszystko na zakrętarce udorowej, bo wkrętarki nie ma, że tak powiem, sensu co męczyć. Ja już tych wkrętów zakrętarki udorowej używam, akurat w moim przypadku jest Ryobi. 220 Nm. Dobra. Wkręcamy, żeby was tutaj nie zanudzać. Dobrze, no to co? Zaczynamy oczywiście od SV.
Mam te cztery, że tak powiem, do zdjęcia wkręcone, co je wykręcimy teraz. Dobra, i co? Lecimy teraz po kolei. Później jeszcze odpalę stoper i porównamy sobie czasy wkręcania. A, jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem. Jak doczytałem, te wkręty pozwalają zmniejszyć nasz nacisk na wkręcanie, bo przy zwykłych wkrętach wynosi on około 6 kg, a przy tych 2-3 kg. Po wkręceniu trochę więcej, to zobaczę w sumie, czy to czuję. Jeszcze nie podziurawiłem. Chwila, moment. Dobra, teraz szybko dla porównania. Te fakt, że są cieńsze. Ale zaraz sami zobaczycie, że jest różnica. Nie wiem, czy wy to widzicie, no ale ja sam odczułem już różnicę. Chodź. Ja wiem, może ja jakoś źle strzelam tą zakrętarkę, może źle wkręcam. Dla mnie widać różnicę, chociaż wiele osób też to, myślę, że przyzna mi rację. Dobra, ja sobie to zaraz wykręcę i ruszamy ze stoperem, sobie porównamy, jak to czasowo wygląda. O, biała. Co jest? Tu rozszczepiłem szobek. No i co? Zająłem wam 10 minut. Trochę nie planowałem tego, ale powiem wam, że sam jestem zdziwiony, że na 10 wkrętach mamy, no powiedzmy, w zaokrągleniu około 10 sekund różnicy, tak? Gdybym wziął tutaj do porównania te same zwykłe wkręty tej samej grubości, długości, wyszło nam pewnie 15-20 sekund. No to jest naprawdę sporo, a gdy tego naprawdę dużo kręcimy, to jest różnica i w samym torksie, a nie PZC, i w samej budowie wkręta. Zresztą, o, jeszcze ją z bliska pokażę, jak te, teraz wam zrobię tu zbliżenie, że te ładnie się tu pozakańczały, a te popękało. No patrz, teraz dopiero zauważyłem. Czyli faktycznie ten łeb też ma znaczenie. Jeżeli robimy jakieś precyzyjne rzeczy, to ja jestem szczerze w szoku, a te wkręty już od dłuższego czasu są. No nic. One zostają u mnie. W przyszłych filmach myślę, że je ujrzycie. No i co? Dziękuję właśnie SB, że mi je udostępnił na filmy. A, jeszcze o kosztach wam nie powiedziałem. Ich koszt to jest około 50 zł brutto. Prawdopodobnie będą jeszcze jakieś rabaty dla grupy prace wykończeniowe. Będzie można je kupić w toleforiu.pl, ale to więcej szczegółów będzie, nie wiem, za tydzień czy za dwa. Jakoś tak, jak opublikuję ten film, pewnie już to będzie. Także więcej szczegółów to pytajcie po prostu na grupie. To będziecie wszystko wiedzieć. No i co, to wszystko, żeby nie przedłużać. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam do wszystkich. Co mi chodziło? Zobaczcie, to są ładnie tak pochowane. A tu mamy, o, pękło. Pękło. A tu gdzieś pękło? Nie. Tu są pęknięcia, ale to nie od wkrętów.
Dziękuję.